Bardzo często od wejrzenia w siebie rozpoczyna się proces uzdrawiania. Człowiek zaczyna obierać właściwy kierunek w swoim życiu i zaczynają się pozytywne zmiany. Gdy czytamy Ewangelię Łukasza, 12 rozdział, tam Pan Jezus mówi niezwykle interesujące słowa. Werset 57 i 8. Dlaczego więc sami z siebie nie umiecie osądzić, co jest sprawiedliwe? Gdy więc idziesz ze swoim przeciwnikiem do urzędnika, staraj się załatwić z nim sprawę w drodze, aby cię nie zaciągnął przed sędziego, a sędzia oddałby cię strażnikowi, a strażnik wrzuciłby cię do więzienia. Pan Jezus... Robi pewien wyrzut swoim słuchaczom, ponieważ nie potrafią osądzić, co jest sprawiedliwe. A później mówi o tym, aby załatwić swoją sprawę, zanim człowiek stanie przed sędzią. Nasze życie jest w pewien sposób taką drogą. Koniec życia jest spotkaniem z sędzią. I jakby to życie, to jest ten czas, kiedy mamy okazję, aby uregulować swoje sprawy, aby pojednać się z naszymi bliźnimi, jak również z Bogiem. To jest właśnie ten czas, jakby żeby uniknąć tego bardzo trudnego spotkania z sędzią, należy już teraz załatwić swoje sprawy. W pierwszym liście do Koryntian, w 11 rozdziale, również apostoł Paweł czyni podobne uwagi. Czytamy tam od wersetu 30: Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a nie mało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Niezwykłe słowa. Apostoł Paweł radzi wierzącym i chociaż kontekst tam jest wieczerzy pańskiej, Eucharystii, to jednak znajdują się tam uniwersalne wnioski. I apostoł Paweł radzi, abyśmy sami siebie osądzali. Abyśmy nie podlegali sądowi. Zobaczcie, jakich on ciekawych słów używa. Mamy sami siebie osądzać, mamy wejrzeć w siebie, mamy spojrzeć na siebie krytycznym okiem, ocenić swoje postępowanie, swoje zachowanie, zrobić po prostu rachunek sumienia. Taki szczery rachunek sumienia, szczery przed sobą, szczery przed Bogiem. I, i, i jakby to nas chroni przed tym, by nie być sądzonym. Gdy człowiek tego nie robi, to apostoł Paweł mówi o tym, że wtedy wkracza Bóg. Ponieważ Bóg jest bardzo zainteresowany na naszym zbawieniem, naszym wiecznym przeznaczeniem, to jest pokazane, że Bóg zaczyna sądzić, ale apostoł Paweł porównuje to do wychowania. I w jaki sposób On to robi? Czytaliśmy werset 30, dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bóg czasami dopuszcza choroby, niemoce, różne słabości, a czasami nawet doczesną śmierć, aby, aby w jakiś sposób ludzi obudzić, aby ich nakłonić do tego, by wejrzeli w siebie, zastanowili się nad swoim postępowaniem. Dlatego wejrzyj w siebie. Bardzo ciekawą rzeczą dla mnie jest to, że w języku hebrajskim jedno ze słów tłumaczonych na modlitwę, słowo palal, również może oznaczać sąd, sądzenie. I to jest bardzo ciekawe, bo to znaczy, że człowiek, gdy się modli, to również on sądzi siebie. To jest moment modlitwy, to jest moment sądu. To w modlitwie możemy weryfikować swoje życie. Możemy tam prosić Boga, żeby pokazał nam, jacy jesteśmy naprawdę, żeby badał nasze serca, żeby nam pokazał, jacy naprawdę jesteśmy. Czas modlitwy to jest czas sądu. I w ogóle to jest też ciekawe, że niektórzy lingwiści sugerują, że to słowo palal hebrajskie pochodzi z języka arabskiego, gdzie oznaczało pierwotnie Ranienie się, cięcie, i zobaczcie, że to też jest ciekawe, ponieważ to osądzanie się, to ocenianie samego siebie jest nieraz procesem bolesnym. Czasami to jest niekomfortowe, czujemy właśnie ten dyskomfort, nie czujemy się dobrze, kiedy nasze sumienie zaczyna przemawiać, gdy pozwalamy naszemu sumieniu przemawiać i, 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 i badać nasze życie, nasze motywy, nasze myśli, nasze postawy. Gdy czytamy Ewangelię Łukasza i rozdział 15, tam Pan Jezus opowiedział tą niezwykłą przypowieść o zagubionym młodzieńcu. O synu marnotrawnym i o miłosiernym ojcu. I można zobaczyć w tej historii, gdy ten młodzieniec bierze część swojego majątku, tego spadku, jak przehulał wszystko, jak spadł na samo dno, jak doszło do tego, że musiał pasać świnie, co dla Żydów po prostu było nie do pomyślenia. Spadł tak nisko, ale tam narracja biblijna jakby przedstawia, że on w pewnym momencie wejrzał w siebie. On zaczął palal, zaczął siebie w jakiś sposób sądzić, zaczął oceniać się i, i wtedy zaczął się proces jego uzdrowienia. Wtedy ten młodzieniec obiera właściwy kierunek. Być może Ty również dzisiaj potrzebujesz tego, aby wejrzeć w siebie, aby palale, żeby sądzić samego siebie, aby zrobić sobie taki szczery rachunek sumienia przed samym sobą i przed Bogiem. To jest bardzo potrzebne, od tego zaczyna się proces uzdrowienia. Dlatego zachęcam Cię do tego, niech Bóg Cię błogosławi, kimkolwiek jesteś. A w drodze powrotnej burza mnie złapała, <laughs> ale numer, nawet grad pada grzmi tym bardziej docencie, docencie moje starania